Ja na samym początku mówiłam, że strategią rozwoju powiatu są przede wszystkim potrzeby i oczekiwania mieszkańców powiatu radomszczańskiego. Biorę pod uwagę strategię rozwoju powiatu bardziej jako dokument, który przysłuży nam się w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Z tego powodu, że czasami w programach, gdzie składamy wnioski, są punktacje za posiadanie strategii. Bardziej w takich kategoriach to oceniam, natomiast w dalszym ciągu uważam, że wszystko jest to uzależnione od możliwości finansowych powiatu, a mówię, czasami wychodzą takie bieżące potrzeby, bieżące wydatki podyktowane przez mieszkańców naszego powiatu, tak bądź też pogorszeniem się stanu technicznego, czy tam dróg, czy jakichś inwestycji budynków w naszym powiecie, więc w dalszym ciągu twierdzę, że to strategia rozwoju powiatu to przede wszystkim bieżące problemy i bolączki naszych mieszkańców. Głosowałem za strategią, bo najważniejsze, że powiat ma tą strategię i ta strategia jest przygotowana, ja oceniam dosyć dobrze. Natomiast to, czego mi zabrakło, to zabrakło mi pewnych sprecyzowanych celów. Znaczy te cele są, ale w sposób bardzo mało sprecyzowany. Natomiast miałem też uwagi do tego w kontekście budżetu, bo strategia rozpoczynać się od roku 2024, zostaje obowiązywać do roku 2030. Natomiast za chwilę będziemy rozmawiać o budżecie powiatu na rok 2024 i to, co zostało ujęte w strategii, nijak się ma do tego, co jest w budżecie. Czyli jak gdyby ten dokument programowy rozjeżdża nam się od dokumentu finansowego. I to uważam, że jest największą wadą tej strategii.